Paweł Małaszyński, 43 l. Wylądował w szpitalu. Aktor zasłabł podczas grania spektaklu Berek. Czyli upiór w moherze. Gwiazdor natychmiast został przewieziony do szpitala. To już nie pierwszy raz, kiedy Paweł Małaszyniski sprawdź, zasłabło na deskach teatru. Aktorowi zdarzyło się to wcześniej dwa razy, jednak najwidoczniej nie wyciągnął z tego żadnych konsekwencji reklama w miniony wtorek podczas spektaklu berek, czyli upiór w Moherze Małaszyński, zasłabło na scenie. Dlatego wezwano Pogotowie, które zabrało aktora do szpitala. Jak podaje jeden z tabloidów, na razie nie wiadomo, kiedy aktor wróci do pracy. Jego powrót na scenę stoi pod dużym, znakiem zapytania. Nie wiemy, kiedy pan Paweł do nas wróci. Nie otrzymaliśmy takiej informacji powiedział superekspressowi jeden z pracowników warszawskiego teatru Kwadrat. Stan zdrowia aktora najwidoczniej się poprawił, gdyż na swoim Facebooku opublikował krótkie oświadczenie. Przepraszam wszystkich widzów teatru Kwadrat. Ostatnie dni stały pod znakiem intensywnych prób i spektakli. Mój organizm pod wpływem infekcji i zmęczenia zwyczajnie odmówił posłuszeństwa. Wrócę do Was najszybciej, jak to będzie możliwe. Napisał Małaszyński. Wygląda na to, że gwiazdor prowadził w ostatnim czasie zbyt intensywny tryb życia i zapomniał, jak ważne jest dbanie o siebie i swój organizm. Aktorowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Zobacz więcej materiałów wideo.